Jesteśmy w hali Demo Center firmy Prima Power, włosko-fińskiego producenta maszyn i linii do obróbki blachy. Po mojej prawej stronie znajduje się maszyna Prima Power Shear Genius. Jest to kombinacja wykrawarki i gilotyny kątowej, w której zastosowano system narzędziowy typu TIG Turret, a ów narzędzia montowane są w magazynie narzędziowym, który posiada formę okrągłego rewolweru. O tym, jakie korzyści płyną z zastosowania narzędzi typu TIG Turret oraz czym jest rewolwer narzędziowy, o tym więcej w dzisiejszym wideo. TIG Turret to system narzędziowy, który stosowany jest m.in. we wszystkich urządzeniach służących do wykrawania, projektowanych i produkowanych przez Prima Power. Oto kilka przykładów gotowych zespołów narzędziowych wykonanych właśnie w tym systemie TIG Turret, którymi posłużę się, by opowiedzieć więcej o budowie i o właściwościach, jakimi charakteryzują się te akurat narzędzia. Zacznijmy od tego, że narzędzia wykonane, zespoły narzędziowe TIG Turret możemy scharakteryzować ze względu na wielkość i tych wielkości mamy 5. Najmniejsza z nich jest to wielkość A, zespół narzędziowy w rozmiarze A, do którego to możemy zainstalować stempel, który jest w stanie wykroić największy możliwy otwór o średnicy wynoszącej 12,7 mm. Z kolei na drugim końcu tego typu szeregu znajduje się zespół narzędziowy w rozmiarze E, którego stempel jest w stanie wykonać przy pojedynczym uderzeniu otwór o średnicy maksymalnej wynoszącej 114,3 mm. Niemniej jednak zespoły narzędziowe w rozmiarze E są najczęściej stosowane pod narzędzia typu klaster, które to przy pomocy pojedynczego uderzenia wykonują wiele otworów jednocześnie. Kompletny zespół narzędziowy typu TIG Turret składa się z kilku elementów składowych i tutaj posłużę się gotowym przykładem. Jest to zespół narzędziowy w rozmiarze B. Widzimy tutaj obudowę narzędzia wraz z elementem prowadzącym. Wewnątrz znajduje się stempel, a na szczycie elementu prowadzącego w specjalnym gnieździe zainstalowany jest zdzierak. Do zestawu mamy jeszcze matrycę, w której otwór zarówno kształtem, jak i rozmiarem w naturalny sposób koresponduje stemplowi, który zamontowany jest w górnej części zespołu narzędziowego. Po rozebraniu wszystkiego na części pierwsze otrzymujemy mniej więcej taki zestaw. W tym momencie trzymam tutaj obudowę, to jest element prowadzący. Do tego mamy stempel, zdzierak, czyli całość, która idzie na górę, oraz matrycę, która idzie na dolną tarczę rewolweru. Jak montuję, jak się składa takie narzędzie? W bardzo prosty sposób. Do zalet systemu narzędziowego TIG Turret możemy zaliczyć m.in. zdzierak, którego wartość tolerancji luzu względem zewnętrznych wymiarów geometrycznych stempla wynosi jedynie 0,2 mm. Gwarantuje to bardzo precyzyjne schodzenie stempla i oderwanie broka. A w praktyce, kiedy jest to przydatne? Na przykład wówczas, gdy chcemy wykonać otwory o bardzo małych średnicach, które to muszą być bardzo precyzyjnie rozlokowane na powierzchni całego arkusza. Dobrym przykładem mogą być tutaj elementy obudów urządzeń AGD, które po późniejszym gięciu ów otwory, które wykrawaliśmy stempelkiem o bardzo małej średnicy, muszą się zgadzać na przykład do dalszego montażu z innymi podzespołami. Kolejną cechą, niewątpliwie największą zaletą narzędzi typu TIG Turret jest ich bardzo długa żywotność ze względu na olbrzymie względem innych systemów narzędziowych naddatki na ostrzenie stempla oraz planowanie matrycy. W przypadku stempla miara materiału, ilość milimetrów materiału, jaką możemy zdjąć podczas kolejnych ostrzeń co kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy uderzeń narzędzia, wynosi od 7 do 13,8 mm. W przypadku matryc mamy dostępny 3 mm naddatek na planowanie matrycy podczas regularnych serwisów narzędzia. Kolejną cechą, co wcześniej widzieliśmy, jest możliwość szybkiego rozmontowania i zmontowania narzędzia. Zarówno tutaj na stole możliwość montażu stempla, zdzieraka do budowy
jak i bezpośrednio przy maszynie. Do wad systemu narzędziowego TIG-TARET można zaliczyć cenę, lecz moim zdaniem jedynie pozornie, ze względu na to, że narzędzia przy zakupie nowych zespołów narzędziowych są nieco droższe od innych znanych i popularnych systemów narzędziowych, lecz mając na względzie fakt, że narzędzia będziemy używać przez długie lata, okazuje się, że system narzędziowy TIG-TARET jest systemem najtańszym, albowiem pozwala na wykonanie największej ilości perforacji przy pomocy pojedynczego narzędzia, które jest oczywiście regularnie ostrzone, a matryca jest regularnie wyrównywana i planowana. We wszystkich urządzeniach projektowanych i produkowanych przez firmę Prima Power i służących do wykrowania i formowania blachy stosujemy magazyn narzędziowy w postaci dwóch okrągłych tarcz tworzących rewolwer narzędziowy. Rewolwer narzędziowy jest to część maszyny, która jest komponowana zawsze stricte pod potrzeby klienta, mianowicie chodzi tutaj o dobór ilości, właściwości i przeznaczenia stacji narzędziowych. Dlatego kupując maszynę z rynku wtórnego, warto zwrócić uwagę na to, czy rewolwer narzędziowy posiada możliwość pomieszczenia wszystkich narzędzi, na których zależy nam w naszej codziennej pracy. Niemniej jednak istnieje możliwość modyfikacji tego rewolweru, polegająca na przykład na zamianie stacji zwykłej w stację indeksową, oczywiście jeśli istnieje taka możliwość. Rewolwer wykrawarki zbudowany jest z dwóch tarcz. Tarczy górnej o grubości 43 mm oraz dolnej o grubości 28 mm. Na tarczy górnej i dolnej zbudowane są stacje narzędziowe, czyli miejsca, w które montowane są narzędzia. Stację narzędziową tworzą korespondujące ze sobą otwory o konkretnej średnicy wykonane w tarczy górnej i dolnej. Tarcze są następnie doposażane na etapie produkcji w uchwyty narzędziowe na otworach na tarczy górnej oraz w mocowania matryc na tarczy dolnej. W rewolwerze można spotkać dwie średnice otworów pod stacje narzędziowe. Są to otwory o średnicy 110 oraz 135 mm. Te mniejsze służą do budowy stacji nieobrotowych, zwykłych lub z udziałem specjalnych multituli pod opatentowane przez Prima Power rozwiązanie w postaci obrotowego bijaka wykrawarki, a większe otwory o średnicy 135 mm to otwory, na których budujemy stacje indeksowane, czyli obrotowe, a także w UF otworach możemy zamontować szeroką gamę multituli oraz narzędzi zwykłych o większych średnicach, na przykład wspomniane wcześniej narzędzia typu cluster w rozmiarze E. Na tarczy dolnej znajduje się matryca, czyli element, o który opiera się blacha przy wykrawaniu. Matryca posiada odpowiadający kształtowi stempla otwór o odpowiednim luzie, przez które zostanie wybity brok, czyli odpad, jaki powstaje po uderzeniu i perforacji stempla w blasze. Stacje narzędziowe w rewolwerze są kolejno ponumerowane. Jak łatwo się domyślić, cały zespół narzędziowy, czyli obudowa stempla z prowadzeniem, zdzierak i sam stempel na tarczy górnej oraz matryca znajdująca się na dolnej tarczy muszą znajdować się dokładnie w tej samej pozycji z bardzo dużą precyzją, by nastąpiło poprawne zejście stempla w dół przez otwór w matrycy podczas wykrawania. Podczas zmiany narzędzia przy automatycznej realizacji programu CNC następuje obrót rewolweru, czyli symultaniczny obrót dolnej i górnej tarczy. 100% gwarancję osiowości stacji, a konkretniej sytuacji, w której otwór w tarczy górnej znajdzie się dokładnie nad korespondującym mu w tarczy dolnej otworem, zapewnia nam kilka czynników. W procesie produkcji obydwie tarcze rewolweru są zamontowane jedna nad drugą na stole frezarki numerycznej, a więc otwory wykonywane są z tak zwanego jednego chwytu. Kolejny czynnik to obrót tarczy, który realizowany jest poprzez precyzyjny serwomotor i przekładnię z pasem zębatym. Ostatni czynnik, najistotniejszy, który daje nam gwarancję pracy bez najmniejszych problemów przez długie lata, to gniazda stożkowe. Znajdziemy je na powierzchni górnej i dolnej tarczy rewolweru. Gniazda stożkowe współpracują z 1,5-calowymi kołkami stalowymi blokującymi tarczę w konkretnej pozycji kątowej po zmianie narzędzia, czyli obrocie rewolweru w lewo lub w prawo. Gniazdo blokowane jest po przeciwnej stronie tarczy rewolweru względem bijaka maszyny, a same pozycje gniazd znajdują się na promieniu znacznie mniejszym niż ten, na którym znajdują się stacje narzędziowe, co przyczynia się do większej precyzji. Kierunek ruchu kołka pionowy góra-dół, który zgodnie jest z wektorem działania siły przy perforacji blachy, został zastosowany nieprzypadkowo, albowiem takie rozwiązanie jest narażone na mniejszy moment siły wynikający z reakcji materiału przy wykrawaniu, niż w rozwiązaniach, gdzie gniazda blokujące znajdują się na przykład na zewnętrznej, bocznej powierzchni tarczy.
Te trzy czynniki gwarantują pewne, precyzyjne zejście stempla przez matrycę przez całe dekady używania wykrawarki, o czym świadczyć może wiele starszych modeli zaprojektowanych i wyprodukowanych przez nas wykrawarek, jakie do dziś dzień można spotkać pracujące na dwie lub trzy zmiany w różnych polskich zakładach produkcyjnych. Pod dolną tarczą narzędziową w zespole bijaka znajduje się stalowy element wspierający dolną tarczę oraz używaną aktualnie matrycę. Element ten nazywany jest kowadłem i odpowiada za przejęcie sił pochodzących z wykrawania, a następnie przeniesienia ich na całkowicie zamkniętą ramę maszyny. Dzięki temu wykrawarki Prima Power jako nieliczne na świecie posiadają możliwość wykrawania materiałów o grubości maksymalnej aż 8 mm. Prima produkuje 4 typy rewolwerów, posiadające 16, 20, 24 lub 30 stacji narzędziowych. Najczęściej spotykamy się z rewolwerami z 16 lub 20 stacjami. Jak wspomniałem, typy stacji, jakie mają znaleźć się na rewolwerze, są możliwe do ustalenia i warto tu podkreślić, że mamy bardzo szerokie spektrum wyboru. Na rewolwerze mogą znaleźć się stacje zwykłe w rozmiarze A, B, C, D oraz E. Mogą się znaleźć również stacje indeksowe, czyli takie, w których zamontowany zespół narzędziowy TIG-TARET może dokonywać obrót o dowolny kąt pomiędzy uderzeniami. Kolejnym typem są stacje multitool, w którym narzędzia o małych średnicach, odpowiadających narzędziom zwykłym w rozmiarze A, mogą wykonywać otwory pod stałym lub zmiennym kątem w zależności od typu multitoola i konfiguracji bijaka wykrawarki. Multitool jest to w pewnym sensie rewolwer w rewolwerze, rozwiązanie, które znacznie zwiększa nam pojemność narzędziową. Kolejnymi typami, które spotykamy w wykrawarce Prima Power, są narzędzia formujące i przetłaczające, montowane w stacje zwykłe, indeksowane bądź indeksowane z opcją upformingu, gdzie podczas wykrawania matryca jest unoszona ku górze o zadaną w programie wysokość w milimetrach, a także narzędzia do wykonywania gwintów w miejscu wcześniejszego wykonania otworu oraz przetłoczenia, tak zwanego kominka pod gwint. Konfigurując rewolwer w odpowiedni sposób, jesteśmy w stanie uzyskać urządzenie do wykrawania, którego pojemność narzędziowa wynosi aż 384 narzędzia. I narzędzia te są dostępne do pracy w każdej chwili, a ponadto czas zmiany narzędzia, czas przezbrojenia maszyny podczas realizacji programu CNC jest zawsze krótszy niż 4 sekundy. Dzięki temu programowanie maszyny jest prostsze, sama obróbka jest szybsza, nie wymaga wielu ręcznych przezbrojeń lub wcale ich nie wymaga, a w rezultacie nasza praca jest dużo przyjemniejsza i znacznie bardziej efektywna.